Siemanko blachoświry, witam na kanale Metal Maniak, czyli kanale o prawdziwym rzemiośle. A co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku pokażę Wam tylną obróbkę komina, czyli tak zwany kozubek. Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, kilka słów na temat szkoleń stacjonarnych w nowym warsztacie. Już niebawem rusza nasza nowa strona metalmaniak.com, na której znajdziecie informacje na temat aktualnych programów szkoleniowych, co wchodzi w ich skład, jakie są dostępne terminy i będziecie tam też mieli możliwość, łatwą możliwość zarezerwowania sobie terminu na szkolenie u mnie w Wejherowie. Serdecznie zapraszam, a na ten moment wszystkie zgłoszenia na szkolenia stacjonarne wysyłajcie na adres macias@metalmaniak.com. Tradycyjnie też zapraszam na www.metalmaniak.shop po najlepsze narzędzia blacharskie. A teraz usiądź wygodnie w fotelu, bo to, co za chwilę zobaczysz, wysadzi cię z kapci. Zanim wskoczymy za komin i zaczniemy wymiarować kozuba, wskoczymy za komin, ponieważ będziemy go wymiarować tutaj patrząc od góry. Ważne jest, abyś przygotował sobie komin w taki właśnie sposób. O, polecam Ci przyklejenie, wyrysowanie linii. Musisz przyklejać taśmy tak jak ja to przyklejam, żeby nie rysować po drewnie. Na membranie czy na deskach rysujesz sobie linię przebiegu rąbków, ona powinna iść aż tam do góry. I tutaj obok komina w dół idzie. Drugą mamy za kominem, która będzie szła równolegle do tego rąbka. One są tutaj, powinny iść do góry. I teraz za kominem, no nie wiem na ile będziesz chciał tą obróbkę wypuścić, na tyle ile będzie potrzeba. Już odpuśćmy sobie tutaj gdybanie, jakie są normy i tak dalej. Wiadomo, im wyżej dasz tą obróbkę, to tą linię zaciągu tutaj, tym dla Ciebie będzie bezpieczniej zimą. Dla dzisiejszego odcinka nie ma to znaczenia. Jakąś linię, najlepiej ją narysować w skos. Najmniej wtedy będziemy zużywać materiału, jeżeli chodzi o szerokość. Jeżeli będzie ograniczało Was kiedyś długość czy szerokość arkusza, to w momencie, kiedy tą linię zaciągu równolegle do kapu przesuniesz w jedną ze stron, uzyskasz całą obróbkę, jak gdyby wytrasujesz na mniejszym arkuszu. Dobra, mamy te linie przyklejone, wyrysowane i jeszcze tutaj linia obrysu komina tylna. Ja tutaj tych nie rysowałem, te są nieważne. Ta tutaj z tyłu będzie ważna. I kozubek tak jak będzie miał iść. Ja wyrysowałem to symetrycznie, czyli tyle samo ile wchodzi na komin, tyle samo wchodzi na połać. OK, to wskakujemy za komin. Kiedy wyrysujesz już wszystkie linie, zaczynasz wyznaczać punkty. Tutaj będzie punkt numer 1, punkt numer 2, punkt numer 3, 4, 5, 6 i punkt numer 7. Na arkuszu będziemy rysować linię zaciągu. Dla naszego przykładu wyrysujemy linię zaciągu na 25 mm. równolegle do krawędzi naszego arkusza i 70 mm od krawędzi na tej wyrysowanej linii wyznaczamy punkt pierwszy. I teraz zaczynamy zabawę w wymiarowanie. Będzie tego sporo, także skup się. Po wyrysowanej linii zaciągu mierzymy odległość z punktu numer 1 do punktu numer 2. Teraz, żeby wyznaczyć punkt numer 3, mierzymy odległość z punktu numer 1 do punktu numer 3 i odległość z punktu numer 2 również do punktu numer 3. Teraz, żeby wyznaczyć czwóreczkę, mierzymy z wyznaczonego wcześniej punktu numer na przykład 2 i możemy zmierzyć już odległość z trójeczki do czwóreczki i kontrolnie jeszcze zmierzyć z punktu numer 1 do punktu numer 4. Kiedy wyrysowaliśmy czwórkę, mierzymy z punktu 4 do punktu 5, jaką mamy odległość, i mierzymy również odległość z punktu numer 3 do punktu numer 5. I robimy to w taki sposób.
Teraz, żeby wyznaczyć punkt numer 6, mierzymy z czwóreczki do szóstki oraz z piątki do szóstki. I ostatni, siódmy punkt, analogicznie mierzymy wymiar z punktu numer 6 do punktu numer 7 i z punktu numer 4 do punktu numer 7. Znając te wszystkie wymiary, możemy rozpocząć trasowanie obróbki na arkuszu. Zapraszam więc Was do stołu. Dobra, jedziemy. Rozpoczynamy od wyznaczenia linii zaciągu. Teraz w odległości 70 mm około wyznaczamy pierwszy punkt. Plus minus 70. Tutaj mamy punkt numer 1. To jest linia zaciągu. I wyznaczamy drugi punkt. Przy wyznaczaniu trzeciego punktu będziesz potrzebował już dwóch przymiarów. I tak, będziemy wyznaczać punkt przecięcia dwóch linii. Pierwsza to będzie wymiar z dwójki do trójki i druga linia z jedynki do trójki z wcześniej pobranych wymiarów. I wygląda to mniej więcej w taki sposób, że przykładamy dwa przymiary, ustawiamy na pobrane wymiary. I musimy być akurat w tych wszystkich czynnościach mega, mega dokładni. Pierwszy wymiar z punktu 3 do 1, który pobrałem, miał 62,5 cm, a z jedynki do trójki 33 cm. Zaznaczam tutaj wierzchołek, ciach, i to będzie punkt numer 3. I tą linię już mogę narysować. Kolejny punkt, punkt numer 4, czyli z dwójeczki do czwóreczki i z trójeczki do czwóreczki. I tak samo zaznaczamy wierzchołeczek tutaj, o, ciach, punkt. Punkt numer 4 i tą linię też możemy już narysować. Kolejny punkt, punkt numer 5, z trójeczki do piątki i z czwóreczki do piątki. Będzie to ta sama odległość, jeżeli kozub będzie symetryczny. U mnie jest symetryczny, wcześniej o to zadbałem, więc będzie to 31,5 cm, bo tyle było u mnie na kominie. I szukam punktu przecięcia na 9,7. No i zaznaczamy punkcik, punkt numer 5, rysujemy linię i piątkę i czwórkę też rysujemy. Mamy już wyrysowany kształt naszego kozubka, no i jedziemy dalej. Punkt numer 6, czyli z czwórki do szóstki i z piątki do szóstki.
Tutaj też rysujemy linię. I siódemka, ostatni z punktów. Czwórka do siódemki i z szóstki do siódemki. Najważniejszy zarys naszego kozubka generalnie już jest zauważalny. I teraz wyrysujemy sobie jeszcze linię tutaj rąbka, która będzie szła i będzie to przedłużenie dwusiecznej naszego kozubka. Najlepiej sprawdza się to, kiedy jest to kozubek właśnie symetrycznie osadzony. Więc ja sobie go tak na szybkości podzielę na pół. W kolejnym kroku wyrysujemy duży rąbek, lepiej z nadmiarem, więc od tej linii 50 mm i od tej tak samo 50 mm. Generalnie powinniśmy tutaj jeszcze wyrysować nadmiar, ale to jest mało istotne. Najważniejsze dzisiaj to wyrysowanie w ogóle całego tego elementu. I tutaj z lekkim łukiem, o, coś takiego. W kolejnym kroku zajmiemy się wyrysowaniem kątów fałdowania. Wykorzystamy wcześniej przygotowany szablon. Do przygotowania takiego szablonu będziesz potrzebował prostokącik blaszki. Około tam 15 na 20 cm, może być troszkę mniej. I przykładamy tym narożnikiem do samego dołu tutaj. I teraz rysujemy po kominie linię i zaznaczamy tutaj te punkty przecięcia. Trójeczkę, piąteczkę. Tu sobie zapiszemy, że jest trójeczka, a tu będzie piąteczka. Łączymy wyznaczone punkty. Odcinamy, a nas interesują kąty przy wyznaczonych punktach. Tu będzie pierwszy kąt i tu będzie drugi kąt. Jako że nasz kozubek jest symetryczny, te kąty będą takie same. Szablon będziemy przykładać do linii, które przylegają bezpośrednio do kozubka i wygląda to tak. Trójeczka przykładamy tam, gdzie wyrysowaliśmy kąt numer 3. Cyk. I przykładamy do piątki. Tu gdzie piąteczka. Ciach. I teraz te kąty dzielimy na pół. I to będą linie fałdowania. Najszybsza opcja wyznaczenia dwusiecznej kąta, kawałek blaszki, jakiś przymiar o równej szerokości. I rysujemy ciach, potem przykładamy do drugiego ramienia kąta. I mamy punkt przecięcia. Ale to już pewnie dobrze wiecie z poprzednich filmów z YouTube'a chociażby. I teraz z drugim kątem robimy to samo. Dzielimy na pół. I mamy nasze fałdki już wyrysowane. Taka mała ciekawostka, znając tylko kąt nachylenia dachu, możemy już obliczyć wartości tych dwóch kątów, czyli kąt
przy punkcie numer 3 i kąt przy punkcie numer 5. Jak to zrobić? Od 90 stopni odejmujemy kąt nachylenia dachu, w tym przypadku 35 stopni, zostaje nam 55 stopni, czyli kąt za kominem będzie miał 55 stopni. No i tak to już działa w matematyce, że ten kąt, który mamy tutaj, jeżeli rozdzielimy go na dwa kąty w ten właśnie sposób, to łączna suma tych dwóch kątów będzie o 180 stopni większa niż wartość tego kąta za kominem. Czyli mamy 55 stopni, dodać 180, razem będzie 235 na te dwa kąty. Kozubek będzie symetrycznie obsadzony, będziemy mieli te kąty równe. 235 stopni podzielone na 2 daje nam 117,5 stopnia na każdy z tych kątów. Czyli fałda to będzie połowa wartości 117,5 stopnia. Będziemy fałdować na niecałe 60 stopni. No teraz to, co nam zostało, to wyrysowanie nadmiaru materiału tutaj na węzełkach, a po prostu tutaj damy 3,5 cm na mały rąbek. Let's go. 3,5. Tu będzie 35. Dla tych, co nie słuchają, a tylko patrzą. Tu też 3,5 równoległa do tej. I równoległa do tej na około 7 cm. I tu na kawałku, powiedzmy na 10 około centymetrach w górę i w dół od kozuba, też damy nadmiar materiału, też na około 7 cm. Już Ci pokazuję, o co kaman. Łączysz sobie ciach tu równoległa na 7. No jeszcze tu kawałek złapiemy też na 7. Gdzieś tutaj myślę wystarczy, tu o, na 10 centów. Ciach. Ciach, pyk i tu już wychodzimy na zero. To nam tu już wystarczy, żeby to wszystko zafałdować, nadmiar wytniemy. No i co? Kozub wyrysowany generalnie. Jeszcze można by się było pokusić wziąć sobie ósmy punkt, wyznaczyć na linii rąbka, który tu będzie szedł, obojętnie jaki tam, na przykładowo 30 cm, zmierzyć z punktu numer 1 ile jest i z punktu numer 2. Punkt przecięcia, wyznaczyć idealną kreskę rąbka i taki element już byłby wyznaczony na gotowo. Z doświadczenia wiem, że lepiej sobie przygotować z nadmiarem tam bezpiecznym, bo na dachu różnie to bywa i lepiej mieć ten nadatek materiału i przyciąć sobie już na miejscu, już na gotowo. Tak ja robię i tak polecam robić każdemu. Zawsze mieć lepiej bufor. Wycinamy. No i teraz przechodzimy do najlepszego punktu, czyli sprefabrykujemy ten elemencik. Cała prefabrykacja będzie polegała na tym, że przegniemy po tych liniach kozubka, przegniemy sobie tą linię, przegniemy sobie też tą linię i postawimy rąbek na całej tutaj długości. Tego nie będziemy przeginać. I składamy. Teraz będziemy robić wszystko, żeby mniej więcej dojść do takiego etapu. Musimy wstępnie też przekantować nasze fałdy. Od nich zaczniemy. Teraz jedziemy wszystkie pozostałe gięcia. Przy prefabrykacji takiego elementu najlepiej sprawdza się roller, ostra tarcza i wciskamy. Ewentualnie długie kleszcze albo giętarka segmentowa. Ewentualnie te dwa gięcia można zrobić na giętarce, tylko pozostaną dwa takie ślady tutaj, te gięcia. Potem trzeba je rozprostować, a my robimy full pro opcję. Jedziemy.
cyk. I drugi. Teraz ten rąbek. To można cęgami już generalnie zrobić, ale ja wstępnie też rollerem robię i jest sztosik. To jest oczywiście moja wariacja. Pokazuję wam moją drogę, jak ja dochodzę do takiego oto według mnie najfajniejszego efektu. Czyli wizualnie nie ma się do czego przypierdolić. Dobra. Teraz tak. Przejedziemy jeszcze te dwie linie. Tą trzeba wbić od drugiej strony, więc najpierw jeszcze wbiję tą. Na razie tylko tak wstępnie. I jeszcze raz. Tą teraz z góry lekko, tylko sobie lekko ją wcisnę, żeby mi się odznaczyła po drugiej stronie. Dosłownie tak pyci, pyci. Wystarczy tylko kawałek tu. I kawałek tu. Teraz zaznaczam sobie, gdzie to dokładnie jest. Rysuję kreseczkę, żeby widział, a nie musiał tam co chwilę pod światło zaglądać. I wciskamy. No i teraz jedziemy jeszcze raz kozuba. Dobrze też sprawdza się detailer. Lepiej jest w ogóle, lepsza kontrola, lepiej widać wszystko. Okej. Teraz tak, to można generalnie już podnosić cęgami. Tutaj kawałek. Tutaj przy narożniczku też. Ok. Tutaj też można cęgami. Ja sobie mini benderkiem zrobię kawałek. Teraz musimy całość złożyć do kąta 55 stopni u mnie akurat między tą a tą płaszczyzną, bo kąt nachylenia dachu mam 35 stopni, więc za kominem będzie 90 odjąć te 35, 55 stopni. Dobrze jest sobie ustawić jakiś nastawny kątomierz na ten kąt i będziemy cały czas sprawdzać, czyli to musi dojść tutaj, na tych dwóch gięciach. Przyda ci się coś takiego jak szelajska i przykładasz.
Oczywiście najlepiej to przez jakąś membranę albo folię, bo ta jest akurat ostra i widzę, że mi się będzie rysowało, ale dobra. Jedziemy. Ciach. Ciach. Jeszcze sobie to wszystko lekko poprawię rolerkiem. Stawiamy coś. Wyostrzamy to środkowe zagięcie. Okej. Pomału zaczyna już to zacząć wyglądać. Musimy teraz tutaj za fałdą wszystko, co będzie w środku tutaj, wyoblić sobie lekko tą krawędź. Najlepiej to zrobić bociankiem. I takimi o lekkimi ruchami lekko wyoblamy. Tu jeszcze trochę. Dobra. Mniej więcej tak, żeby ta blacha się sama potem ułożyła, jak już zamontujemy całego zuba. Przeginamy jeszcze lekko tą drugą krawędź. Jeszcze trochę nam brakuje. Druga. Jeszcze kawałeczek. Na tym etapie zabieramy element już na dach i pasujemy, jak będzie leżał na kominie. Patrzymy, jak to siądzie. Stabilizujemy. Przeciągamy sobie lekko to do środka, tak żeby tutaj mieć wszystko ładnie w linii. No i fałdujemy. Przykładamy szelajzę i sklepujemy. Przykładamy kółeczko do 3,5 i do 3,5. I wycinamy.
I tak to wygląda już po wycięciu. Kozubek gotowy do dalszej akcji. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Pamiętajcie, aby udostępnić to wideo dalej dla innych osób, tak aby ta darmowa wiedza poszła dalej w świat. A my co? Widzimy się niebawem, także wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się. Jeszcze małe podziękowanko dla wytrwałych. 3 edgerki. Dla pierwszych 3 osób, które napiszą do mnie w wiadomości prywatnej: chcę edgera. Nieważne na jakim komunikatorze. Czas start. Pozdro.